No i gdzie ta Aurora? Przecież będziemy dzisiaj włamywać do tego, do jakiegoś czyjegoś domu. No właśnie. No. Ej, dziewczyny, mam jedno pytanie do was, tylko jedno. Jakie? A będziemy po ciemku iść? No a nie? No właśnie. Dobra, dziewczyny, poczekamy tylko na Aurora i możemy włamywać się do domu. Albo możemy sobie gadać. Dobrze. Hej, dziewczyny, co i tak na mnie czekać? Jak to, co my nadal na ciebie czekamy? Czemu cię tak długo, idioto, nie było? Ja wiem, bo przegadałam z kierowniczką. Dobrze, z kierowniczką tej. W ogóle ich nie, w ogóle jej nie znasz. No właśnie. Ej, dziewczyny, co? Przedstawiamy się widzom, bo chyba znowu nas nie znają, bo już chyba zapomnieli. Dobra. Patrycja. Agata. Cornelia. Aurora. Antonina. Laura. Felina. Lena. Jak coś, to nas jest ośmioro. Dokładnie. Nas jest ośmioro. Więc robimy włamywanie do czyjegoś domu. Ale musimy iść po ciemku, kretynko. No po ciemku, tej wiesz? Ja się boję iść po ciemku. No ja też się boję iść po ciemku. Dziewczyny, nie przesadzajcie, to przecież tylko jedna noc. Jedna włamywaniowa noc. Co znaczy włamywaniowa? No właśnie. Czyli musimy się włamać na tą nockę, no. Nockę. Tak, bo ja dzisiaj w ogóle nie będę spała całą noc. Tylko Felina zaproszę i nie będziemy spały całą noc, nie Felina? No prawda. No, widzicie? Mówiłam, zgadza się ze mną, nie? No, ja też się z tobą zgadzam. No, ja Agatę zaproszę. No. Fajnie, nie? No. Fajnie, dziewczyny, że włamywanie będzie, nie? No. Czemu wy wszystkie odpowiadacie no? Nie wiem, no, a co, żebyś się pytała, Cornelia. Wiem. Ale dobra, musimy se pogadać albo coś tam innego, nie? No. Lodowa. Co? Robisz grill, czy już nie robiłaś? Zrobiłam ci, Maria, szaszłyki. Tobie, Eliza, zrobiłam ci rybę, a tostowa będziesz jadła wrapy. Ja wrapy? Ja szaszłyki? Ja rybę? No, będziecie żarły. Żarły tej. Ja nienawidzę ryby. Jesteś kotem, musisz żrać tę rybę. Bo ona jest bardzo dobra. Bardzo dobra tej. Żebyś wiedziała, to bardzo smaczna i niezdrowa. Coś ci się nie podoba, to możesz się zasrać w gacie. Ja nie mam gatków na sobie, jestem goła, kretynie. No i co cię to obchodzi? Jajco. No to mnie nie wyzywaj, co cię to... Ja tobie nic do tego. No i chuj mnie to. Jak się do mnie nazwała? Normalnie, a jak? Żebyś wiedziała. W pyzdrę z buja. Co? Zapomniałam piwska wziąć z jaskini. Oj, lodowa. Nieładnie. No sorry, dziewczyny. Zapomniałam wziąć browara dla was. Dla was czterech z domu. No trudno, zapomniałam. Każdemu się zapomni. W ogóle ktoś cię pytał o zdanie? No właśnie, no. Co wy gadacie za bzdurę? Przecież w ogóle nikt mnie nie pytał o zdanie. Rzecz jasna. No, dopiero jest noc. Jest noc, wszyscy śpią, a ty jeszcze tych debili budzisz. Na pewno. No, na pewno, wiesz, wiem. Jak dziewczyny zrobiło... Ej, patrz. Co? Stoją dziewczyny. Ośmioro dziewczyny. Co ty gadasz? Ej, zmartwychwstałaś! No zmartwychwstałam. Ja pierdzielę, jak to ty zmartwychwstałaś? Normalnie zmartwychwstałam. Lodowa! Weź nas, nie wkurzaj. Czy mam nie wkurzać, Maria? No tym, że zmartwychwstałaś. To było takie szokujące, że wiesz. Szokujące. Kurna, weź mi to już nie denerwuj, okej? Okej, Maria. Ech. Co, będziemy tutaj żarły wrapy, czy co tam innego? Będziecie jeść te wrapy. O co ci chodzi znowu? Przecież ja w ogóle wrapów nie lubię. Mi się już odechciało się żreć. A tobie, Eliza? Mi też się odechciało. No, widzisz? Elizie też się odechciało się jeść. Macie niezdrowe rzeczy, bo jak nie zjecie zdrowych rzeczy, to umrzecie.
I co cię to obchodzi? No właśnie, no. Ej, te głupie dziewczyny są takie... Weź, przestań ich nie wyzywaj, idiotko. No właśnie, my je lubimy. Wy je lubicie? Wy je przecież nie lubicie. I co cię to obchodzi? Będziemy się pogadzać, jesteśmy wrogami. I co cię to obchodzi? A żebyś się pytała, to jajco. No właśnie. Dziewczyny, nie nazywajcie mnie tak. No dobra, dobra. Może weź je zostaw w spokoju. No dobra, już dobra. Nie bądź taka groźna. No dobra. Już wiem, że nie będę groźna. Co za idiota. Ej, a ty przecież mówiłaś, że nie chciałaś już tego jeść. No wiem, Eliza, a tobie? A mi się nie chciało. Dobra, zjem tylko jedną rybkę i muszę. Pusty talerz zanieść. No tak, pusty talerz. A w ogóle parasol fajnie tu zrobili. A my co, tu będziemy tu siedzieć? No, będziemy to stowa tu siedzieć. Aha, już myślałam, że ten. Będziemy tutaj do wieczora siedzieć. Do północy. Co ty gadasz za głupoty, to stowa? Przecież w ogóle nie będziemy tutaj siedzieć do nocy. Właśnie. Jak która jest godzina? 22 zaraz. Ja pierdziu, to muszę się na spotkanie szykować. Na czyje? Nie wiem na czyje, ale chyba z Kornelem, z tym debilem. Weź, przestań go wyzywać. A przecież ty mówiłaś, że masz dziewczynę, zostaje w spokoju. No i co ci to do tego? No właśnie, no. Oj, dziewczyny, dobra, masz, żryj te szaszłyki, bo mi się odechciało już żreć. Dobra, Eliza, mi się odechciało jeść, to ty też i tą głupią rybę zanieś. Znaczy fajną, przepraszam. Dobra, lodowa, mam pusty talerz, masz? Czy mej? Przecież to jest pełen talerz, nie zeżarłaś go do końca. Co cię to chodzi, dobra. Ej, Maria. Co? I położysz się na moim miejscu, ja na twoim? Nie wiem, jak ty chcesz, zależy. No. Która jest godzina? 22 zara będzie, żebyś wiedziała. Za jedną minutę będzie 22. Debilu. Aha. Tak się tylko pytam. A co, mam się nie pytać? Może, że jak ktoś cię pyta o zdanie, to pytał. A jak nikt cię nie pyta o zdanie, to nikt cię nie pytał. No. Ja pierdzielę. No. Co za problem masz? Która jest godzina? No właśnie. 22. Zaraz jest. Co ty gadasz? Właśnie. Będziemy musieli spać. Weź już nie przesadzaj. Właśnie. Ja nie przesadzam, za jedną minutę będzie 22. Ale czas szybko leci. Chyba dzień. No, sorry. Chyba, ale dzień szybko leci. Ej, dziewczyny, co? 22 jest. Co? No. Nie drzyj się na całe miasto, bo cię jeszcze ktoś przyluka. No właśnie. Co ty, chora jesteś? Weź się puchnij ten twój łeb. Ten twój pusty łeb. Lodowa. Co? Nie irytuj mnie. Nie irytuję cię. Co cię to obchodzi? Dobra. Nie koniec gadki, tylko chodź, Eliza. Nie słuchaj ich. Idziemy spać. Dobrze. Ale bez sensu, że nas wyzywają. No, już nie będziemy ich przyjaciółmi. Tak, to prawda. Już nie będziemy ich przyjaciółmi. Słyszałam to. Co słyszałaś? A żebyś widziała to jajco. Na pewno. Co tam mamysz pod nosem, bo ja nie wiem. Ja nie mable, ja wtedy tak zrobię. Wiesz? Aha, czyli niuchasz kogoś, niuchasz leżak. No. Dopiero co się rozkładaliśmy, o ty niuchasz leżak mój. Przecież to może każdy się nim może dzielić tym leżaczkiem. No to prawda, możecie się dzielić. Dobra. Wyśpijcie, a ja z tą stołą będę ten. No. Co robić? To stowa, pomóż. Co mam niby pomagać? Kurna. Trudno. Będę sama robiła... Nie będę wszystkiego robiła sama. Weź mi pomóż trochę, co? No dobra, niech ci będzie. Albo nie, jem wrapy. Przecież ty nie chciałeś wrapów. Co cię to obchodzi? A żebyś wiedziała, to jajco.
Brak mi słów do tego, wiesz? Wiem. Co cię to obchodzi w ogóle, kobito, no? Co cię to w ogóle obchodzi? A żebyś wiedziała... Co żebyś wiedziała? Nic. Mama mówiła, że chciałabyś jajco zrobić. Weź ty mnie nie rozśmieszaj, okej? Okej. Dobra, dziewczyny, koniec gadki, tylko musimy tam włamywać do tego debilnego, chorego domu. Ta, to prawda. W ogóle nie już, Kornelia, na tym, co ty robisz. Dobra, chodźcie, może tam nas przyjmą. Gdzie ty, Kornelia, idziesz? W dupie idę, jak co? Żebyś wiedziała to jajco. Co cię to obchodzi? No właśnie, co cię to obchodzi? Agata? Co? No właśnie, co? Żebyście wiedziała, dziewczyny, to jajco. Oj, Kornelia, nie wyzywaj nas. No właśnie, nie wyzywaj nas. Obojga. Was wszystkich wyzywam, wiesz? Wiecie? Wiemy. Co? Idziemy do tego domu, czy nie? Bo jak zawsze będziemy tutaj stałać, nie wiem, po co? Po to, żeby ten... Tutaj, nie wiem, stać tu do końca życia? Nie! Musimy gdzieś ruszyć dupę, a nie będziemy tutaj siedzieć. Właśnie. Dobra, jak nie chcecie, to w rapy sama se zrobię. Dobra. Spoczko. Okej. Okay. Nie ma sprawy. No. I dobra, musimy się włamić. Wiesz co, jak ostatnio z Antoniną się włamywałam. Nie, Antonina. No. No i co, Laura? No, że włamywałyśmy się do tego domu, do tego różowego. No i że w chuj okazało się, że nas wywalili, nie? Mhm. Tak, to jasne. Jasne, strasne, wiesz? Wiem. No właśnie. Ej, ma ktoś latarkę, bo ja chyba zapomniałem coś z domu. Poczekaj, ja chyba mam. No to weź szybciej, jedź, a nie, że będziesz stała i nie wiem po co. Dobra, już idę. Dobra, dziewczyny, włączyłam latarkę, to musimy ten... zachować ostrożność. Ostrożne do czego? 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 Nie wiem, żeby było najlepiej, żeby ten, żeby się okazał, nie ten, od razu się nie włamywać do tego czy czyjegoś domu. Ej, dobra, jak będzie bez schodów, no to będziemy musieli pudełko komuś podłożyć. No tak, no. Ech, dobra, trzeba zgasić to kretyńskie światło, bo mnie denerwuje. No i? Ale ciemno. No i co ci, że ciemno? Co, boisz się duchów? Przecież duchy nie istnieją. No właśnie, duchy nie istnieją. Co, myślałaś, że duchy istnieją? Lena? Nie, ja tak naprawdę to chyba nie istnieją. No nie istnieją, wiesz? Wiem. Dobra, dziewczyny, idziemy do tej chałupy. Do chałupy ja chyba się boję. Oj, nie bój się, Lena, weź się nie bój. Tylko to będzie jeden raz. Dobra, może podłożymy. Chodźcie, musimy iść do czyjejś chałupy. Dobrze. Zapalcie to gówniane światło, bo nic nie widać do cholery jasnej. A przecież mam w latarkę włączoną. Co ci do tego? Właśnie. Lena, chodź. Dobra, dziewczyny, to może was podrzucę, nie? No, dobra. Ej, wiecie, że ktoś nas jeszcze przyluka? No właśnie. No. I co, że ktoś nas przyluka? Dalej, włazimy. Chodź, Patrycja, najpierw ciebie podrzucę. Dobrze. I Patrycja, od razu wchodź. Dobra, dobra, kto następny? Felina, podrzucam cię. Dobra, dzięki. Agata, Kornelia, wy następny jesteście? No mogę ja, to podrzuć mnie. Dobra. Podrzucam. Laura, też ciebie podrzucam. Lena, chodźcie. Dobra. Dobra, ja też skakuję. Dobra. Jesteśmy w tym gównianym miejscu, to co my teraz robimy? Idziemy po syrop. Po syrop na mechacenie, żeby się okazało, że ten... Jaki syrop? Żeby nas zabiło. Co ty gadasz? Weź nie kłamywuj nas. Przecież my się zabijemy tym syropem. Oj tam, dobra, chodźcie. Ej, dobra, mamy syrop. Jaki to jest? No gówniany syrop, a co, że już się Kornelia pytała, to jajco. Dobra. Ej, w ogóle ciemno, nic nie widać. No to zapal światło. Dobrze. Zgaś to, kretynko. Ale Agata powiedziała, że ma włączyć światło. Jezu, Felina, czy ty się z Wackiem na mózgi się pozamieniała? No właśnie.
Sorry, dziewczyny, ale powiedziałaś mi, że mam włączyć światło, a Patrycja powiedziała mi, że nie. Co cię to obchodzi? Przecież mogła ci powiedzieć, że nie mogłaś włączyć. Przecież sama chciałaś. Ta, sama chciałam, to chyba na pewno, to ty sama chciałaś. Co cię to obchodzi? Dobra, i wychodzę. Ale gdzie ty idziesz? Do domu. Do jakiego znowu domu? Człowieku, weź ty nas ten, szukaj syrop, a nie, że będziesz tutaj, ale cień zajebisty. No, a żebyś wiedziała, to go nie widać, tylko jak na telefonie widać, nie? No. Ma ktoś latarkę? Przecież ja włączyłam latarkę, idioto. Jezu, kobitko, nie musisz się drzeć, przecież już wiemy o tym. Właśnie. No. Nie wiem, czemu wszystkie mówicie, no ale już dobra. Weź nie bądź niemiła. No dobra, już będę miła. No. Ej, dziewczyny! Co? Mam już syrop. Znaczy ja mam syrop. Patrycja, dawaj, otwieraj go. Dobra. To jest syrop na mechacenie. O tak, to jest ten syrop, a co ten? Marzyliśmy. Dobra. Dobra, zdrówko. Kornelia, kwiat ci odpadł. Wiem. Dobra, poprawiłam ty kwiat, czy jak to tam było? Dobra. I co, dziewczyny, czujecie coś? Ja nic nie czuję. Ja nic nie czuję. Ja tak samo. Ja też. No ja też nic nie czuję. A wy coś czujecie, czy nie czujecie? Kornelia, Aurora. Jak myślisz, czujesz coś? No nie wiem, trochę mi szczypi w gardle. A tobie? A mi w ogóle. Kornelia, co mówiłaś, bo nie wiem? Bo ten syrop mi szczypi. W gardle. W gardle ci szczypi. No nie wierzę. No nie wierzę, wiesz? Wiem. A wiesz, nie, bądź miła, okej? Okej. Dobra, dziewczyny, fajnie było, ale musimy już iść do domu. Tak, dokładnie. Chodźcie, musimy iść do domu. Dobrze. Dobra, chodźcie. Po łóczku, żebyście wiedziały, to po łóczku szłyśmy. Ta, to racja. Dobra, koniec tego lenturu, tylko idziemy do domu. Do domu. I kiedy się widzimy? Jutro. Okej. Narka. Gdzie ty, Patrycja, idziesz? Do domu. Aha. A nie, idę z wami. Dobrze. Chodźcie, dziewczyny, musimy iść do domu. Dobrze. Dobra, dziewczyny, musimy już iść. No to pa, do jutra. Do jutra. Pożegnaj się z widzami. Nara. Narka, do jutra. Albo jeszcze raz. Narka. Do jutra.